Dzień dobry, Patryk Strzałkowski. To poranna rozmowa Gazeta.pl. Naszymi gośćmi są dzisiaj doktor habilitowany Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz online łączy się z nami pan Miłosz Jakubowski, radca prawny z Fundacji Frank Bold. Dzień dobry. Dzień dobry. Obaj panowie zajmują się mobilnością w mieście i strefami czystego transportu. Temat, który jest na tapecie w kilku miastach w Polsce. Ostatnio najgłośniej było przez jakiś czas o tej strefie w Krakowie, którą władze miasta przyjęły, a później sąd administracyjny uznał, że uchwała była nieważna. Co takiego się stało? Dlaczego sąd w pewien sposób obalił tę uchwałę i czego można się spodziewać dalej, jeśli chodzi o tę strefę czystego transportu w Krakowie? Pan Miłosz Jakubowski. Tak, jeżeli chodzi o ten wyrok sądu, to tutaj powody do unieważnienia uchwały były dwa. Przede wszystkim przeważyła kwestia określenia granic strefy czystego transportu. Faktycznie uchwała krakowska tworząca strefę czystego transportu budziła pewne wątpliwości, ponieważ w niej zamieszczono taki zapis, zgodnie z którym granice strefy mają się pokrywać z granicami administracyjnymi miasta. Jednocześnie miasto od początku zapowiadało, że zamierza z tej strefy już takimi konkretnymi technicznymi dokumentami przyjmowanymi przez prezydenta miasta, czyli projektami organizacji ruchu, wyłączyć na przykład drogi dojazdowe do autostrady czy do dróg ekspresowych, które akurat z mocy ustawy są wyłączone ze strefy. No i tutaj jakby wnioski były takie, że do końca nie wiadomo, uchwała nie określa tak naprawdę, jakie konkretnie będą granice tej strefy czystego transportu. To był podstawowy zarzut, jaki stawiał tej uchwale wojewoda małopolski i faktycznie sąd przyznał, że ten zarzut samodzielnie wystarczał, aby stwierdzić nieważność uchwały w całości, ponieważ uchwała nie mogłaby dalej funkcjonować, gdyby sąd tylko i wyłącznie stwierdził nieważność jednego przepisu określającego granice strefy. Druga kwestia, która tam budziła wątpliwości, to tak zwany sposób organizacji ruchu. I tu akurat problem jest nieco poważniejszy, ponieważ ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymaga, aby taki sposób organizacji ruchu został określony w uchwale tworzącej strefę czystego transportu, ale do końca nie wiadomo, czym tak naprawdę ten sposób organizacji ruchu ma być. I liczymy na to, że może w uzasadnieniu pisemnym wyroku sąd jakieś wskazówki dodatkowe uwzględni w tym zakresie. Natomiast warto podkreślić, że przynajmniej w ustnym uzasadnieniu sąd nie przychylił się do tych zarzutów takich od natury bardziej, powiedzmy, fundamentalnej, odnoszących się do kwestii naruszenia, rzekomego naruszenia praw, wolności konstytucyjnych, czy też kwestionujących w ogóle sens i celowość istnienia strefy czystego transportu w Krakowie. Zobaczymy oczywiście ostatecznie, jaka będzie treść tego pisemnego uzasadnienia. To w tym momencie wyrok nie jest prawomocny. Właśnie, bo to jest coś, o czym często słyszymy w dyskusjach na temat strefy czystego transportu, czy to takich na radach miasta, czy jak właśnie pan wspomniał w takich sposobach, czy wśród osób, które chciałyby jakoś na podstawie prawa podważyć takie uchwały, że to jest dyskryminacja jakiejś części posiadaczy samochodów, jakiejś części kierowców, którzy mają takie samochody, które będą nie będą mogły do takiej strefy wjechać. No tak, ale z takiego czysto etycznego punktu widzenia musimy mieć świadomość, że też mamy tu konflikt dwóch wartości. Jedna wartość to jest prawo do oddychania czystym powietrzem, natomiast druga wartość to jest prawo do dojechania gdzieś konkretnym rodzajem samochodu. No i wydaje się jednak, i sąd tutaj też się do tego nie przychylił, że prawo do oddychania czystym powietrzem jest czymś fundamentalnym. My sobie możemy nie zdawać sprawy, natomiast część samochodów ma emisyjność znacznie większą niż inne i my tu nie mówimy o różnicach rzędu 20 czy 30%. Podstawowym problemem są tak naprawdę najstarsze samochody z silnikiem diesla. I najstarsze, czyli w dużej mierze wyprodukowane przed 2011 rokiem, można tak powiedzieć. I te samochody, one rzeczywiście w przypadku na przykład cząstek stałych potrafią mieć wręcz emisyjność 30 razy większą niż nowy samochód benzynowy. Czyli wyeliminowanie z ruchu jednego takiego starego diesla daje taki sam efekt jak zastąpienie 30 nowych
30 nowych benzyniaków samochodem elektrycznym, na co wydajemy ogromne pieniądze. Także mamy bardzo wysoki efekt ekologiczny wyeliminowania nielicznych samochodów i tylko z ruchu miejskiego. No i to tak samo jakby powiedzieć, że nie wiem, naszym ograniczeniem wolności jest jeżdżenie w pasach, są ograniczenia prędkości. No oczywiście część osób też tak mówi, natomiast w każdym systemie prawnym to funkcjonuje, ponieważ chroni pewnego rodzaju większe wartości. I ja na przykład bardzo się cieszę, że zaczynamy myśleć o tym, czym oddychamy, to po pierwsze, ale też po drugie wybieramy rozwiązania, które wbrew pozorom są społecznie względnie łatwe do wprowadzenia, bo my tu nie mówimy o eliminowaniu ogromnych ilości samochodów, a dają ogromny efekt. Mamy to zjawisko, przepraszam, 80% efektów praktycznie za 20% nakładów. Czyli ta strefa jest po prostu efektywna w tym, jak przyglądałem się temu, co z kolei Rada Miasta Warszawy pokazywała, no to rzeczywiście tam przy wyeliminowaniu kilku procent samochodów były chyba kilkunasto czy kilkudziesięcioprocentowe przewidywane spadki emisji, czyli takich skutków możemy się spodziewać wprowadzenia tych stref, tych kolejnych progów stref czystego transportu. Tak, bo tak ogromne dysproporcje w tej emisyjności mamy, czego nie jesteśmy świadomi. Oczywiście można by dyskutować, czy nie powinniśmy jeszcze robić innych rzeczy i powinniśmy, bo powinniśmy zastanowić się, co zrobić, żeby samochody w miastach tak bardzo nie rosły, żeby nie było tylu SUV-ów, które rzeczywiście są bardziej energochłonne, co robić, żeby badania techniczne samochodów nie były fikcją, żeby nie wycinać filtrów cząstek stałych, to wszystko też trzeba zrobić. Natomiast rzeczywiście rozpoczęcie tej troski o czyste powietrze od centrów miast, gdzie rzeczywiście mamy kumulację zanieczyszczeń komunikacyjnych, wydaje mi się rozwiązaniem bardzo efektywnym. Natomiast oczywiście z drugiej strony mam sporo uwag, obserwując to głównie w Warszawie, do procesu decyzyjnego, do ilości symulacji, które były przedstawione, do komunikowania tych symulacji, do na przykład niezaangażowania radnych w proces konsultacji społecznych, do radni Warszawy bardzo często mówią, zwłaszcza opozycyjni, co to za konsultacje, te konsultacje są fikcją, a sami w nich nie uczestniczą. Później do zmiany tak naprawdę uchwały takiej arbitralnej przez radnych, na to powinny być, jeżeli to robimy, oddzielne scenariusze modelowania zrobione, więc jakby sam proces podejmowania decyzji, sam proces jej szlifowania, sama dyskusja o grupach pojazdów, które są wpuszczane do strefy, jak również na przykład ja jestem fanem tego, że uważam, że pojazdy niespełniające norm ekologicznych, one powinny móc wjeżdżać do strefy, natomiast po prostu powinny być za to opłaty, że jeżeli ktoś chce wjechać raz na miesiąc, bo na przykład dojeżdża do Warszawy z jakiejś wioski, no to po prostu wówczas płaci, pokrywa te koszty zanieczyszczeń, z tego tworzymy fundusz na przykład na rozpłytowywanie, na drzewa, natomiast nie robimy arbitralnego zakazu, więc ja bym jakby w szczegółach rozwiązał to inaczej, co nie zmienia faktu, że i tak bardzo trzymam kciuki za te strefy, bo po prostu dla mnie jest ważne i wydaje mi się, to też z badań wynika, dla bardzo wielu mieszkańców miast jest ważne, czym oddychają. To jest taki wyższy poziom już świadomości społecznej, gdzieś na tym poziomie dorobku. Ja się z tego bardzo cieszę. To do Warszawy i do tych szczegółów chciałbym jeszcze za chwilę przejść, ale zostańmy w Krakowie, bo chciałbym pana Miłosza Jakubowskiego jeszcze dopytać o kolejne kroki. To znaczy, co teraz będzie się działo z tą uchwałą? Czy to jest już absolutny koniec tej strefy, którą miasto przyjęło i co musi się zadziać, żeby Kraków jednak tę strefę czystego transportu miał? Co ze strony co najmniej części radnych słyszeliśmy, że jakby jest ku temu wola, żeby naprawić w jakiś sposób tę uchwałę i przyjąć tę strefę w trochę inny sposób. Tak, to po pierwsze warto zaznaczyć, że ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nie jest prawomocny. Czyli w tym momencie formalnie rzecz biorąc uchwała jeszcze obowiązuje i będzie obowiązywała do uprawomocnienia się wyroku. Wyrok się uprawomocni w momencie, kiedy albo nie wpłynie w terminie skarga kasacyjna, albo jeżeli wpłynie taka skarga kasacyjna, to dopiero jak ona zostanie rozpatrzona przez Naczelny Sąd Administracyjny. Miasto co prawda na razie zapowiada, że takiej skargi kasacyjnej nie będzie składać. Z taką skargę mogą też złożyć inni uczestnicy tego postępowania, organizacje społeczne, ale decyzje nigdzie jeszcze nie zapadły w tym zakresie. Wszyscy chcemy się po prostu zapoznać z uzasadnieniem pisemnym tego wyroku, na które czekamy i które niedługo powinno zostać doręczone.
Natomiast no abstrahując od dalszych losów tego orzeczenia, no to oczywiście są zapowiedzi ze strony wielu radnych i też urzędników pracujących w Urzędzie Miasta, że prace nad poprawioną, zmienioną uchwałą w sprawie strefy czystego transportu będą trwały i właściwie już trwają. Były takie zapowiedzi, że projekt wstępny powstanie nawet jeszcze przed wyborami samorządowymi, ale no raczej konsultacje społeczne i potem już głosowanie odbędzie się po wyborach samorządowych, czyli no, po kwietniu. Ale faktycznie zapowiedzi są takie, aby ta strefa powstała i aby powstała no, w miarę w podobnie jak ta, która została teraz przez sąd unieważniona, tylko raczej powinny zostać poprawione pewne kwestie, które właśnie budziły największe wątpliwości, w tym to określenie granic strefy. Być może te granice strefy zostaną w jakimś stopniu zmodyfikowane. Tu warto zauważyć, że program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wskazywał raczej, żeby te granice strefy leżały wewnątrz tej tak zwanej czwartej obwodnicy Krakowa. Aczkolwiek są argumenty też przeciwko temu i są bardzo dobre moim zdaniem za tym, żeby ta strefa faktycznie obejmowała całe miasto. Ja się jeszcze może jedną rzecz bym dodał, bo odniosę się do tego, co przedmówca tutaj wspomniał a propos Warszawy, że tam te konsultacje nie wyglądały tak, jak powinny. Znowu w Krakowie, jak już mieliśmy tę uchwałę, to trzeba przyznać, że miasto zupełnie nie poradziło sobie z polityką informacyjną, z informowaniem mieszkańców o tej strefie i o warunkach nieobowiązujących, co pokazało, że mieszkańcy po prostu nie wiedzieli, czego się po strefie spodziewać. I wiele osób było przeciwko właśnie dlatego. Krakowski Alarm Smogowy przeprowadził badania, które wykazały, że większość ankietowanych, zdaje się 61%, po uzyskaniu pełnej wiedzy na temat warunków obowiązujących w strefie, faktycznie poparło jej utworzenie, co potwierdza, że ludziom generalnie zależy na tym, żeby oddychać czystszym, lepszym powietrzem, tylko muszą wiedzieć faktycznie, czego się spodziewać. Te regulacje nie są proste do zrozumienia, trzeba je ludziom wytłumaczyć i tego w Krakowie zdecydowanie zabrakło i stąd dosyć duży sprzeciw z strefy. Mam nadzieję, że miasto wyciągnie z tego prawda naukę. Właśnie o to też chciałem pytać, jak włodarze mogą przekonywać mieszkańców do poparcia takich stref czystego transportu, szczególnie, że jesteśmy też w momencie kampanii wyborczej, gdzie można się spodziewać, że będzie to jeden z tematów, szczególnie w tych miastach, których taka decyzja jest spodziewana, czy jak w Krakowie, gdzie znowu ten temat pojawi się na tapecie. Czyli jedną tutaj, czy taką podstawą tego przekonywania do stref czystego transportu może być jakby jasna, klarowna komunikacja, co one dokładnie oznaczają. Tak, zdecydowanie. Natomiast no w Warszawie my w ogóle mieliśmy sytuację, gdzie władze miasta nie przekonały radnych ze swojej partii do pewnego wariantu i ten wariant został w ostatniej chwili zmieniony. I tutaj chodzi o konkretne argumenty, to znaczy chodzi o tak naprawdę zintegrowanie procesu podejmowania decyzji przez Radę Miasta, procesu konsultacji społecznych, żeby Rada Miasta też w tych konsultacjach uczestniczyła, ale wreszcie też zintegrowanie tego z tym, o czym mówił pan mecenas, czyli badaniami na próbach reprezentatywnych, na tej milczącej większości, która na konsultacje nie przyjdzie, natomiast dla której czyste powietrze jest większą wartością niż to, żeby kilka procent posiadaczy tak naprawdę najbardziej trujących samochodów mogło swobodnie jeździć po mieście i zintegrowanie tego również z procesami modelowania środowiskowego, żeby każdy wariant był pokazany, ile nam tak naprawdę daje korzyści i żeby te korzyści były w sposób bardzo jasno komunikowane, a nie tak, że coś zmieniamy i tak naprawdę to ostateczne rozwiązanie to my już w ogóle nie wiemy, ile da efektu. A czy wiemy też dokładnie, no bo czy te emisje samochodów to jest tylko część zanieczyszczenia powietrza, które niestety musimy wdychać w miastach? Czy wiemy, jaki duży, czy jaki jest stosunek tego z samochodów do tego z spalania paliw stałych w piecach, czy innych źródeł emisji i no też idąc dalej tym tokiem myślenia, jak bardzo taka strefa czystego transportu poprawi jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy?
Znaczy, to modelowanie można oczywiście przeprowadzać, powinno się przeprowadzać i powinno się komunikować, natomiast ono w każdym miejscu, w każdym momencie, ono daje różne wyniki, inne i to nie jest jakby wina tego modelowania, tylko inaczej to wygląda w sezonie grzewczym, inaczej to wygląda w dzielnicach, gdzie jest dużo, gdzie jest większość ciepła systemowego, czyli mamy ciepło z elektrociepłowni, inaczej w dzielnicach, gdzie mimo wszystko mamy piece gazowe, a jeszcze inaczej tam, gdzie spalamy paliwa stałe. Natomiast dlatego generalnie takie strefy robi się w gęstej zabudowie, robi się w centrach miast, ponieważ tam generalnie jest ciepło systemowe i tam zanieczyszczenia komunikacyjne są głównym i zauważalnym źródłem zanieczyszczeń. Natomiast też z drugiej strony, jakby tu mówiliśmy o tych granicach strefy, ja rozumiem taki syndrom, bo i w Warszawie, i w Krakowie te strefy przylegają do dróg ekspresowych, które zgodnie z prawem nie mogą być włączone do strefy czystego transportu. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że mieszkańcowi za oknem, tak w Krakowie to są bardziej okna budownictwa jednorodzinnego pod obwodnicą, w Warszawie S8 czy S2 przebiegają przez osiedla Żoliborza, Bielan, Ursynowa. I teraz mieszkańcowi takich bloków mówi się, słuchaj, ty nie możesz jeździć dieslem, natomiast pod oknem 24 godziny na dobę taki mieszkaniec ma sznur diesli tranzytowych. I mnie rzeczywiście, takie osoby nie ukrywam, bardzo trudno jest przekonywać do wyrzeczeń, bo im się mówi, to jest jakieś tam wyrzeczenie, jakieś tam ograniczenie. I mówi im się, okej, ciebie takie wyrzeczenie ma dotyczyć, a za oknem dymi ci sznur tranzytu. No to jest rzeczywiście dla mnie dość trudne i właśnie no, po to też są konsultacje, żeby takie rzeczy tak naprawdę przepracować. Ja nie jestem w stanie dać dobrego rozwiązania od tak, ex cathedra, bez przepracowania tego, ale mam wrażenie, że strefy dotykające bezpośrednio tych dróg tranzytowych, one rzeczywiście tworzą taki zgrzyt w akceptowalności społecznej i mnie jest bardzo trudno to przepracowywać, zwłaszcza w Warszawie, bo w Krakowie jednak ta czwarta obwodnica autostrady, w przyszłości jest 52, ona jest oddalona od osiedli. Natomiast w Warszawie, trzeba powiedzieć, paskudnie zrobiono układ obwodowy. Warszawa po prostu potrzebuje normalnej obwodnicy, potrzebuje tej A50 jak najszybciej. No i później należałoby też zacząć dyskutować o ograniczeniu ruchu na S2, na S8. To są dość poważne rzeczy. Bardzo źle układ drogowy Warszawy został zbudowany i to niestety nam wpływa na nie tylko akceptowalność, ale no też skuteczność tej strefy. Bo jeżeli mamy ruch tranzytowy 24 godziny na dobę między blokami, no to jest coś nie tak. Jeśli chodzi o Warszawę, to strefa czystego transportu ma zacząć obowiązywać już w tym roku, za kilka miesięcy w zasadzie. Czy są jakieś próby, czy wiadomo o jakichś próbach, żeby tutaj właśnie ze strony administracji podważyć tę strefę w taki sposób, jak te w Krakowie? Czy raczej tutaj nie ma takich obaw, że przez najbliższe kilka miesięcy będzie ona w jakiś sposób sądowy podważona? Mi osobiście przynajmniej nic nie wiadomo na ten temat, aby były takie plany. Aczkolwiek wykluczyć tego nie można, że skargi będą wpływać przede wszystkim od obywateli, prawda? Od ludzi, którym się ta strefa nie podoba, ale tutaj no, dochodzą dodatkowe problemy, co pokazała sprawa krakowska, gdzie skargi dwóch osób prywatnych zostały przez sąd odrzucone, czyli one w ogóle nie zostały poddane merytorycznej analizie. Wynikało to z tego, że zdaniem sądu te osoby nie wykazały, że mają tak zwany, że nie został naruszony interes prawny. Natomiast trzeba przyznać, że warszawska uchwała tym się różni zdecydowanie od tej krakowskiej, że no, jednak dosyć precyzyjnie określa przebieg granic strefy. I tutaj wydaje mi się, że w przypadku Warszawy ten zarzut, który w Krakowie był najistotniejszy i sąd to też podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że on przeważył tak naprawdę unieważnienie uchwały, w Warszawie moim zdaniem ten zarzut byłby po prostu nieskuteczny. Tak, ta strefa jest dosyć dokładnie określona po konkretnych ulicach. Jest też znacząco mniejsza. Nie jest tak, że obejmuje całe miasto, czy nawet jego większość, tylko centrum i trochę, powiedzmy, okolic centrum. Czy to wpływa, znaczy z pewnością to wpływa na skuteczność tej strefy, na to, w jaki sposób ona przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza? No tak, to jest oczywiste, natomiast z drugiej strony w Warszawie mamy sytuację taką, że tak naprawdę bardzo duże osiedla bloków są poza strefą i to są te osiedla, o których
konkurencyjność jako miejsca zamieszkania walczymy, tak? My walczymy o to, czy ludzie, którzy mieszkają w tych blokach, czy oni będą się chcieli wyprowadzić za miasto, a jedną z głównych przyczyn wyprowadzki za miasto jest poszukiwanie bardziej świeżego, lepszego powietrza. A i tutaj jakby te blokowiska, one są objęte ciepłem systemowym, więc tutaj rzeczywiście zanieczyszczenia z motoryzacji są zauważalne. Praca nad tym dałaby efekty. Natomiast z drugiej strony mówię, no w Warszawie mamy duży problem i ja nie wiem bez dobrego procesu tak naprawdę badawczego, jak to rozwiązać, tej obwodnicy wrzynającej się w miasto, którą przebiega tranzyt, przypomnijmy, w zasadzie cały z kraju bałtyckich gdzieś do Niemiec, do reszty Unii Europejskiej. Również znaczna część tranzytu gdzieś tam ukraińskiego na północ. I to jest szalony problem. Mówiliśmy o Warszawie, mówiliśmy o Krakowie. Które miasto jest następnym? Które miasto jest następnym, w którym możemy się spodziewać wprowadzenia strefy czystego transportu, gdzie te prace są najbardziej zaawansowane? Panie doktorze. No wydaje się, że Wrocław i tam też ta strefa jest najbardziej potrzebna z tego względu, że jest to duże miasto, tam gdzieś te problemy środowiskowe też nie są tak duże jak w Krakowie. Bo kolejne miasta, no to Poznań jest mniejszy, pewnie też będzie pracował, Gdańsk ma lepszy stan powietrza. Natomiast wydaje mi się, że też wszyscy teraz patrzą na Kraków, patrzą na Warszawę. Oczywiście idą wybory samorządowe. W wyborach jednak też trochę się patrzy na to, kto jak krzyczy, bo potem ludzie patrzą, jak inni krzyczą, natomiast trochę mniej się niestety patrzy na sondaże. Wybory samorządowe to nie są wybory parlamentarne, gdzie rzeczywiście tego sondażowania jest mnóstwo. Także ja podejrzewam, że tutaj raczej decyzje będą podejmowane w momencie, kiedy będzie kolejne rozdanie, kiedy będą włodarze na początku kadencji. I no to jest taki moment dobry na podejmowanie decyzji, które na początku mogą spowodować pewien ferment, pewne zamieszanie, pewne kontrowersje, natomiast są decyzjami odpowiedzialnych liderów, no bo my tu mówimy też tak naprawdę, ja chciałem to bardzo podkreślić, o odpowiedzialności za zdrowie przyszłych pokoleń. I na przykład w Warszawie były robione badania, które pokazywały, że osoby narażone na mieszkanie koło arterii komunikacyjnych, takich jak na przykład Alei Niepodległości, ci ludzie żyją krócej. Więc my tutaj tak naprawdę no, mówimy o decyzjach na miarę, nie wiem, zabronienia reklam wyrobów tytoniowych. To są jakby poważne, liderskie decyzje, które oczywiście budzą pewne kontrowersje. Natomiast w grę tak naprawdę po drugiej stronie wchodzi zdrowie i życie. To brzmi trochę patetycznie. Natomiast takie decyzje dobrze się podejmuje na początku kadencji, gdzie można sobie na trochę tych nawet utratę 2-3% pozwolić, bo w przeciągu całej kadencji później już pierwsze efekty jest szansa, że będzie widać. Bardzo ciekawe porównanie do kwestii papierosów, bo myślę, że wiele osób pamięta, że kiedy chyba już kilkanaście lat temu wprowadzano zakaz palenia w miejscach publicznych i w lokalach, to też padały argumenty, że to uderza w wolność osobistą, w wolność gospodarczą. No a teraz przynajmniej ja nie wyobrażam już sobie tego, jak kiedyś w knajpach czy w barach wszędzie unosił się dym papierosowy i nie było na to, nie było żadnego wyboru niż po prostu w tym dymie siedzieć. Prawda, czy w pociągach, gdzie były przedziały dla palących i dla niepalących, ale tak naprawdę była wspólna klimatyzacja i to powietrze z przedziałów dla palących było zasysane i szło do przedziałów dla niepalących. No i to jest dobre porównanie. Ktoś dla swojej wygody obniża standard życia innych i to nie taki standard luksusowy, tylko taki standard bardzo, bardzo podstawowy. Natomiast też musimy mieć świadomość, że chociaż ja mam pewne wątpliwości i gdybym sam projektował tę strefę tak po prostu z kartką, to bym inaczej wyznaczył, zwłaszcza te granice norm emisji. Gdybym mógł zaprojektować cały proces, to zaprojektowałbym go w sposób jakby znacznie bardziej kompleksowy i zintegrowany. I zresztą tym się też naukowo zajmuję teraz, tego typu procesami. Natomiast z drugiej strony no cieszę się, że ktoś się stara, cieszę się, że ktoś próbuje. I jakby no trzymam za to kciuki. Te strefy czystego transportu. Proszę. Tak, bo jeszcze chciałem dodać, bo panowie porównywaliście to do kwestii papierosów. My w Krakowie mamy jeszcze takie, myślę, bardziej
dosłowne porównanie do tego, co się wydarzyło kilka lat temu ze spalaniem paliw stałych w mieście, bo Kraków jest jednym z niewielu miast w Europie i jedynym w Polsce, którym obowiązuje całkowity zakaz spalania paliw stałych w celach grzewczych. I ten zakaz wydawał się niektórym niemożliwy do wdrożenia, a prawda jest taka, że w tym momencie on obowiązuje i mamy według oficjalnych danych chyba już tylko kilkadziesiąt źródeł na paliwo stałe w całym mieście, które dalej gdzieś tam funkcjonują z naruszeniem prawa, natomiast no, widzimy ogromną poprawę jakości powietrza dzięki temu, ale też widzimy, że obecnie krakowianie po prostu to rozwiązanie akceptują i wręcz niewyobrażalny wydaje się powrót do tego, aby w Krakowie spalano węgiel w kotłach czy drewno w kominkach, a był taki okres, kiedy naprawdę budziło to ogromne kontrowersje. Myślę, że podobnie byłoby ze strefą czystego transportu i myślę, że mieszkańcy by się do tego rozwiązania przekonali, tylko no, potrzebują czasu, ale też właśnie odpowiedniej edukacji, informowania na temat tego, co zyskają dzięki wprowadzeniu takich stref. Tutaj też musimy powiedzieć, bo to, co jest ważne, że tak naprawdę głównym celem, czy głównym środkiem, no bo celem jest poprawa jakości stanu powietrza, natomiast podstawowym środkiem powinno być wyeliminowanie samochodów dieslowskich wyprodukowanych gdzieś tam przed tym 2011 rokiem. To jest już 13 lat temu, to będzie coraz więcej. Jeżeli kupujemy samochód dieslowski, no to kupujemy go do dużych przebiegów, prawda? Nikt nie kupuje diesla po to, żeby robić 5000 km rocznie do kościoła, wtedy się kupuje benzynę. Diesla się kupuje generalnie powyżej przebiegów 20 tysięcy kilometrów, czyli powiedzmy średnio 25 tysięcy kilometrów. Jeżeli my mówimy o samochodach, które racjonalnie eksploatowane teraz mają przejechane 300 tysięcy kilometrów, za kilka lat to będzie już 350-400 tysięcy kilometrów, no to my tu mówimy o samochodach, które tak naprawdę zbliżają się do śmierci technicznej. Te samochody łatwo jest, ludzie też wymieniają te samochody dość często, bo jeżeli ktoś ma rzeczywiście od nowości, nie wiem, 25-letni samochód, to też są klienci, którzy mają i tak samochody benzynowe, więc tutaj mówimy o samochodach, które tak naprawdę się kupuje stare, tanie, co kilka lat wymienia. I w takiej sytuacji tak naprawdę zapewnienie zgodności tego, jak się przemieszczamy z zasadami stref, ono nie jest super skomplikowane, bo po prostu wtedy osoby, które wybierają się w to gęste miejskie środowisko, wystarczy, że kupią sobie stary samochód benzynowy. To też trzeba powiedzieć, że strefa to nie jest narzędzie do, nie wiem, zachęcania ludzi do masowego przesiadania się do komunikacji miejskiej, bo to nie jest konieczne, chociaż z innych względów jest oczywiście bardzo pożądane. Natomiast strefa jest tak naprawdę po to, żeby osoba, która kupuje stary samochód, patrzyła, czy to jest przede wszystkim diesel czy benzyna, kupowała tę benzynę, która jest troszkę droższa w eksploatacji, chociaż jeżeli ją przerobimy na gaz, to wcale to nie jest aż tak kłopotliwe. Natomiast wpływ ekologiczny takiego samochodu jest diametralnie inny i powinniśmy to w jakiś sposób różnicować, motywować i to jest jakby główny cel, bo w tym momencie, jeżeli kupujemy samochód 20-letni, no to jest niewielka motywacja, żeby kupić benzynę zamiast diesla. I tak naprawdę gdzieś o wyzwoleniu takiego mechanizmu my mówimy, bo tutaj też trochę zapominamy, co my konkretnie chcemy tą strefą osiągnąć. Czasami się mówi, że strefa jest po to, żeby przesadzić wszystkich w autobusy. Nie strefa czystego transportu. Chciałbym jeszcze dopytać pana mecenasa, ponieważ mówiliśmy o tym, w których kolejnych miastach mogą pojawiać się strefy czystego transportu. I te przepisy, to, że one się pojawiają, wynika nie tylko i wyłącznie z takiej woli Rady Miasta, ale też jest to coś, co jest ugruntowane w przepisach europejskich, coś, co pojawia się w Krajowym Planie Odbudowy. Czy te przepisy europejskie wymuszają to, żeby w kolejnych miastach, w innych miastach w Polsce pojawiały się te strefy czystego transportu? Tak, no w całej Unii Europejskiej obowiązują normy jakości powietrza, które są bezwzględnie wiążące, tak zwane poziomy dopuszczalne. I te poziomy dopuszczalne mamy określone dla pyłu, zawieszone też dla dwutlenku azotu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o strefy czystego transportu, to tworzymy je, aby ograniczyć stężenia właśnie dwutlenku azotu, bo to jest zanieczyszczenie, które w przeważającej mierze pochodzi w miastach właśnie z transportu. W mniejszym stopniu też chodzi o te pyły zawieszone. No więc jeżeli mamy takie miasta, w których dochodzi do przekroczeń tych poziomów dopuszczalnych, to z punktu widzenia prawa unijnego, dyrektywy o czystym powietrzu, jest obowiązek władz publicznych, aby podjąć wszelkie dostępne działania, aby osiągnąć te poziomy dopuszczalne. I faktycznie to znajduje odzwierciedlenie w Krajowym Planie Odbudowy, bo tam zawarto taki warunek,
aby w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których dochodzi do przekroczeń właśnie stężenia dwutlenku azotu, takie strefy czystego transportu zostały utworzone. Obecnie według oficjalnych danych Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, no to takimi miastami są Kraków, Warszawa, Wrocław i aglomeracja górnośląska. Natomiast warto też powiedzieć o tym, że te normy unijne w zakresie jakości powietrza, one w najbliższym czasie zostaną zaostrzone. Trwają bardzo zaawansowane prace nad zmianą tej dyrektywy. Według aktualnego projektu te nowe normy miały wejść w roku 2030, to już niedługo. I te normy będą również w zakresie dwutlenku azotu mocno zaostrzone. Norma roczna zostanie dwukrotnie obniżona, co wiąże się znowu z tym, że mamy takie wytyczne w zakresie jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia, które jeszcze idą jeszcze dalej niż nawet to planowane zaostrzenie dyrektywy. Więc należy się spodziewać tego, że w niedalekiej przyszłości te strefy trzeba będzie tworzyć w kolejnych polskich miastach, bo po zaostrzeniu norm jakości powietrza po prostu te przekroczenia będą występowały w kolejnych miastach. I tak to wiąże się z takim już wprost obowiązkiem nałożonym na władze publiczne, aby podejmowały wszelkie dostępne działania w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza i doprowadzenia do przestrzegania tych poziomów dopuszczalnych. Jeżeli to się nie stanie, to grożą nam wysokie kary. Zresztą Polska już została raz uznana za odpowiedzialną za naruszenie prawa unijnego w zakresie jakości powietrza. W 2018 roku zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam ten wyrok dotyczył pyłu zawieszonego PM10. No i jeżeli się nie dostosujemy w tym zakresie do prawa unijnego, to grożą nam po prostu bardzo wysokie kary. Ale trzeba pamiętać o tym, że tym nadrzędnym celem jest tutaj, tak jak już tutaj też pan profesor mówił, ochrona zdrowia i życia ludzi. I to powinno być najważniejsze, a nie groźba kary. Ochrona zdrowia i życia to jest podstawa tych działań związanych z czystym transportem w mieście i myślę, że to może też być ciekawy, ważny temat na zbliżającą się kampanię wyborczą w wyborach samorządowych, gdzie włodarze, mieszkańcy będą mieli szansę porozmawiać o tym, co chcą, jak widzą tę przyszłość, jeśli chodzi o czyste powietrze. Tymczasem za rozmowę na ten temat bardzo panom dziękuję. Naszymi gośćmi był Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold i dr Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.